Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznał urzędowi dofinansowanie na budowę hali targowej przy ulicy Łyskowskiego. Jest to kwota dość duża i znacząca, bo kwota, która stanowi 23 miliony złotych. Proszę Państwa, no i tu jawi się dzisiaj w zasadzie dość poważny problem, ponieważ ta inwestycja w kontekście pewnego porozumienia, uzgodnienia, które dokonało się w roku ubiegłym z przedstawicielami handlowców, którzy funkcjonują na giełdzie, miała być realizowana już na początku roku. Aktualnie mamy do czynienia z jakimś niezrozumiałym do końca opóźnieniem w realizacji tej inwestycji. Do dnia dzisiejszego nie został jeszcze ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Ja w rozmowie z nadzorem budowlanym, w zasadzie z Urzędu Miejskiego, pozyskałem informację, że problemy są związane z pewnymi uzgodnieniami, które jeszcze cały czas trwają. Proszę Państwa, no zagrożenie dla takiego targowiska hurtowego, które obsługuje pewnie z 1500 różnych podmiotów handlowych w regionie, bo mówimy, jest to giełda, która obsługuje cały region pod względem handlowym, obsługuje także grudziąckie targowiska, małe sklepy. Wszystkie te podmioty tam zaopatrują się w te towary. Dlatego wszyscy czekamy na realizację tej tak potrzebnej inwestycji, ale w pewnych warunkach bezpieczeństwa. To, co może się zdarzyć niebawem, to przesuwanie tej inwestycji z miesiąca na miesiąc może doprowadzić, że wejdziemy w tak zwany trudny okres dla targowiska hurtowego. Mówimy tu o porze wiosennej, która związana jest z napływem dużych ilości produktów, towarów, które w tym czasie zyskują swoich odbiorców. Te towary są sprzedawane właśnie na targowiskach, właśnie w małych sklepach i gdyby ta inwestycja weszła w tryb tego dużego nasilenia ruchu, no niestety może zaszkodzić temu handlowi. To jest bardzo duży problem. Kolejna niepokojąca informacja z realizacją tej inwestycji jest także związana z pewnym naruszeniem warunków porozumienia z handlowcami. Porozumienie z handlowcami mówiło o pewnej jednej bardzo ważnej kwestii, że przeniesienie pawilonów handlowych nastąpi zgodnie z zapisami porozumienia na koszt MPGN-u lub miasta. I proszę Państwa, co się stało tydzień temu? Przedstawiciel MPGN-u zgłosił się do handlowców na giełdzie o godzinie 6 rano i zaczął im podsuwać pisma do podpisania, które dotyczyły poniesienia kosztów przeniesienia przez podmioty handlujące. Część zapracowanych handlowców, powiem szczerze, zaspałych jeszcze, nie do końca zrozumiała intencje, nie wiedziała, o co chodzi, ale gdy solidarnie skomunikowali się, od razu otrzeźwieli i doszli do wniosku, że to jest niemożliwe, żeby dzisiaj jeszcze w tej sytuacji, gdy oni będą ponosili tak duże koszty przeniesienia tych pawilonów, bo prawda stracą pewne dochody i tak dalej, gdyby jeszcze miasto miało ich tutaj obciążać finansowo. To jest rzecz oczywiście, którą bardzo krytykujemy. Ona stanowi bardzo duże zagrożenie dla funkcjonowania giełdy. Myślę, że pan prezydent tutaj i MPGN spowoduje to, że wycofa się z tej propozycji, prawda, poniesienia kosztów przez handlowców, że będą respektowane zapisy umowy, która została ustalona przez stowarzyszenie, które funkcjonuje na giełdzie, a które też reprezentuje wszystkich handlowców. Na jakim etapie jest realizacja tego projektu? W ramach przygotowania terenu giełdy hurtowej pod tymczasowe miejsca do handlu położono nową instalację elektryczną oraz przyłącza. Podczas tych prac nastąpiła awaria trafostacji, która wymagała wykonania dodatkowych prac. W chwili obecnej rozpoczęła się przebudowa zewnętrznej sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej umożliwiająca podłączenie planowanych pawilonów. Po położeniu pierwszej części rozpoczną się prace związane z utwardzeniem podłoża. Po wykonaniu wszelkich niezbędnych prac w miejsca tymczasowe oraz stałe, ustalone indywidualnie z najemcami, przeniesione zostaną pawilony z możliwością dalszego handlu. Najemcy, którzy przenoszeni będą na okres tymczasowy do wybudowania hali, zgodnie z zawartymi porozumieniami, od momentu przeniesienia pawilonu zostaną zwolnieni z czynszu najmu. Ponosić będą jedynie pozostałe opłaty eksploatacyjne. No, w ostatnim czasie pojawiła się informacja, że MPGN przygotował aneksy dla handlowców. Co zawiera ten aneks? Otrzymane przez najemców aneksy zmieniały porozumienie wyłącznie w zakresie przedłużenia terminu przeniesienia w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na targowisku handlowym.